Zobaczcie, co tu mam, kochani. Ogromny, ogromny, ogromny podkład od Maybelline. Dziękuję za paczkę PR. I to jest, słuchajcie, lampka. I ta lampka wędruje do Betty, bo Betty jest fanką takich gadżetów. Betty, czy spodziewałaś się dzisiaj takiego prezentu? Bardzo mi się podoba. Widzicie, są osoby, które będą zajarane. Także ogromny podkład. Oczywiście każdy z nas zna korektor, który jest klasykiem od wielu, wielu lat. Tym razem jest to podkład. Podkład z gąbeczką. Podkład rozświetlający 4 w jednym. Dla mnie najważniejsze jest to, co tutaj producent obiecuje. Czyli to jest primer, korektor, rozświetlacz i BB cream. Wszystko. Dobrze, nie spadło na ziemię. Wszystko wiemy. Lecimy. O wow, to się jeszcze zdejmuje. Nie wierzę w to normalnie, nie wierzę w tą paczkę PR. Dzięki, Maybelline. I kochani, jeżeli lubicie tego typu testy, jeżeli czekaliście na test nowego podkładu, to koniecznie mi zostawcie kciuki do góry. I mam nadzieję, że jesteście tu ze mną z kawusią, bo ja kawusię mam i razem z wami sobie tu piję. Wasze zdrowie. Kosztuje 70 zł na 70 zł? Biorę Rossmana, bo jest dla wszystkich tak. A ile ma kolorów, tak z ciekawości? Pewnie za granicą ma więcej. Baza rozświetlająca 4 w 1. To jest baza. Odkryj magię wszechstronności w jednym opakowaniu i daj swojej skórze powód do promiennego uśmiechu. Instant Perfector Glow od Maybelline New York to prawdziwie wielofunkcyjny klejnot w świecie makijażu. Jego kompaktowa forma sprawia, że jest idealnym towarzyszem każdej kosmetyczki. Używaj go jako primer, rozświetlacz, korektor, BB krem do lekkiego makijażu. Jest wielozadaniowy. Okej, nie wiem ile tu jest kolorów. To ja dostałam 3. Na Rossmanie widzę 3. Zobaczymy, czy on kryje, bo kolory ma. Okej, kochani, i zacznijmy od mojego makijażu, który mam już na sobie, dużo go nie ma. A mam pomalowane brwi, tylko naszym mydełkiem, jeszcze ich nie wypełniałam, jest to mydełko brązowe. Rzęsy mam Ardelki Natural, w kolorze chciałam powiedzieć, w stylu 421 i tyle. I tyle, bo nie chciałam tutaj, wiedzieć, i plus tusz na rzęsach, ale one jest pod spodem. I nie chciałam tutaj, słuchajcie, się malować właśnie pod to. I mam te dwa kolory i jakoś ten Fairlight jest bardziej żółty, a ten Light jest dosyć oliwkowy, więc przekonam się zaraz, jak to będzie wyglądało. Musiałam długo kręcić i jak nałożyłam to na swatch, to wydobywa się tutaj ze środka zarówno rozświetlacz, jak i właśnie kolor, więc to jest takie troszeczkę mylące. Nie wiem, jak to jasne będzie, jak ciemne, nie mam pojęcia. Mam niedoskonałości, jak widzicie, jakieś pojedyncze naczynka pęknięte, także zobaczymy, jak to będzie zakryte czy niezakryte. I tak jak w przypadku korektora, można nakładać właśnie tym aplikatorem. Aplikator jest niesamowicie miękki i wygodny. I teraz biorę sobie zmoczoną gąbeczkę, tu mam akurat Boho Beauty i blenduję. Uuu, gąbeczka mi zjada. To będzie coś takiego, trochę chyba jak upiększacz z Glam Shopu. Coś w tym stylu. Bo korygować to tutaj dużo nie koryguje, ale właśnie bardziej tak wyrównuje ten kolor. Także pamiętajcie, ja mam ten chyba najjaśniejszy 00 kolor. No powiem wam, że skóra wygląda nieźle, może rzeczywiście nie jest jakoś tam mocno zakorygowana, ale wygląda dość naturalnie. Natomiast ta cena, którą usłyszałam, no trochę mnie przeraża, że to jest tak drogi produkt. Ale wiecie, z tym podkładem poprzednim Maybelline też na początku go jakoś bardzo nie lubiłam, a później go po prostu pokochałam. Oczywiście mowa o tym, wiecie, który jest w pipetce. Zdrowo to wygląda, fajnie powiem wam. Na drugą stronę w takim razie nakładam sobie drugi kolor i zobaczymy, który jest lepszy. Tu nałożę 01, czyli Light. I on jest bardziej dla mnie oliwkowy, tak na pierwszy rzut oka, ale muszę zobaczyć, jak wklepię go w skórę. Produkt jest ogólnie taki dosyć chyba bezzapachowy. Przekręcam gąbeczkę na drugą stronę i wklepuję. I trochę dokładam jeszcze tutaj, gdzie chcę jeszcze wiecie rozjaśnić. Tu brwi. Tak, ta strona jest taka bardziej beżowa, ta jest trochę bardziej żółta, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak się to wszystko wyblenduje, to nie widać jakoś bardzo tej różnicy. Dołożę sobie z tej strony jeszcze tu pod oko. Fajne jest to, że ten rozświetlacz jakby, który jest w środku, nie jest taki bardzo perłowy. Jako rozświetlacz ja bym go nie nakładała, szczerze mówiąc. To jest chyba najmniej jakiś taki widoczny rozświetlacz świata. Nie ma takiego prawdziwego glow, takiego błyszczącego. To jest po prostu taki efekt zdrowej skóry, bym nazwała. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po przypudrowaniu, tego się troszkę boję. Także to jest produkt, do którego go porównuję, ten upiększacz z Glam Shopu. Też go wam dam w linku na dole, sobie zobaczycie. Nie no, tak jak powiem wam, patrzę, wygląda bardzo, bardzo naturalnie i taki idealny produkt na co dzień. Także boję się trochę przypudrować, ale no ale trzeba. I tutaj, jeżeli chodzi o puder, również mam nowość. Paczkę od Hean, polska marka.
marka. Jest to Fluffy Smooth. Fluffy! Tak jak ty, Fluffiku. I mamy taki puder, więc tutaj w sumie dzisiaj dwie nowości. Aksamitnie gładka skóra bez uczucia obciążenia. Lekki, wygładzający puder, sypki do utrwalania. Jedwabista formuła, zawiera witaminę E. Idealnie wtapia się w skórę. Poręczne opakowanie z sitkiem dozującym. Fajnie, że zrobi z tym sitkiem. Także tak wygląda ten puder. Tutaj mamy 8 gramów. Wydaje mi się, że kolor jest jeden. Bardzo ładne opakowanie. No i opakowanie tak, to jest to, co ma Lulalove w nowej, słuchajcie, w nowym swoim pudrze. Ale powiem wam, że zapach jest niesamowicie mocny. Co jest z jednej strony fajne, z drugiej strony może być przytłaczające. Jak on pachnie? Nawet nie jest tu napisane. Czy to jest zapach jakichś takich słodyczy, a trochę kwiatów? Ciężko mi powiedzieć. Bardzo, bardzo mocny zapach. Mi ogólnie takie mocne zapachy trochę przytłaczają. Tutaj mamy dodany ten puszek. Ja sobie użyję tego mojego trójkątnego, bo po prostu jest trochę wygodniejszy. I dozujemy wprost z sitka. Tak mi pachnie trochę kwiatami, trochę czymś słodkim, nie wiem jak to powiedzieć. Fajny, drobny. Widzicie, że tutaj te niedoskonałości nie są tak przykryte w 100% z tym podkładem, czy tam kremem BB. Dla mnie za mocny zapach. Od razu wam mówię, że troszeczkę mnie przytłacza. Fajny, bo właśnie drobniutki, dobrze zmielony, ale jest bardzo intensywny, więc myślę, że jak macie wrażliwą skórę, może być dla was troszeczkę za mocny. Tak wygląda z bliska na skórze. Myślę, że ładnie wszystko kamufluje. Jest taki rzeczywiście blurujący, leciusieńki, ale dla mnie niestety zapach nie do przejścia, ale może jestem zbyt wrażliwa, może akurat dzisiaj mi zapach denerwują dziewczyny, przekazuję wam i teraz mamy tutaj dwie testerki, które tylko na podstawie zapachu stwierdźcie, co uważacie. Jesteś dosyć jasny, więc myślę, że dla osób, które są bardziej opalone, może być za jasne, ale nie wiem, musicie sprawdzić na sobie. What's the tea? Piękny, kakusowi się zapach podoba. No nie, jest mocny. Jaki mocny? Piękny. Ale wyobraź sobie, że koleś ma twarz. Perfumowany, ładnie pudruje, to od dookoła uszu czuje i nosa, ładny zapach się unosi. A ty, Betty? Nie dam. Ja też właśnie taki nie. Taki medlano kwiatowo-słodki. Mhm. Coś takiego. Ładny zapach, ale ja bym go chciała, nie wiem, na mgiełkę na przykład, ale nie na twarzy. Więc, no to kakus byś miała puderną. Nie, mówię szczerze, słuchajcie, jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy, jeżeli was denerwują zapachy w kosmetykach, nie chcecie zbyt mocno perfumowanych, ja trochę zapachu lubię, ale tutaj to jest level jak Huda Beauty, czyli bardzo, bardzo silny zapach pudru. Wolałabym bez zapachu i byłabym zachwycona, bo na skórze wygląda bardzo ładnie. Kochani, teraz bronzer to będzie Glam Shop, opalenizna Instant, taki bronzer dosyć uniwersalny, satynowy. Okej, bardzo lubię efekt tego bronzera, jest taki mega naturalny. I teraz oczywiście Hahn Stylizację, nasz wspólny róż. Zostawiam wam jeszcze jest dostępny, zostawiam wam linki. Można sobie pomieszać kolory. Kocham ten róż po prostu. Produkt idealny. Idealny dla mnie kolor. Taki fajny na wiosnę. Tak, i teraz wezmę sobie odrobinkę jeszcze tego NYXa linera w kolorze Ash Brown. I uzupełnię sobie brwi tutaj, gdzie mam jakieś jeszcze dziury. Mały trik z tym linerem, trik, który lubię, to biorę sobie jeszcze i robię takie mini kreseczki w kącikach. Daje takiego jeszcze wyciągnięcia oka, tak podnosi oko. To jest takie, wiecie, takie niby nic, ale coś. I na koniec wykończę to sobie nową pomadką. Jeszcze jej nie używam, to jest Power Stay z Avonu. Jakiś czas temu właśnie sobie zamówiłam i jeszcze nie miałam okazji jej używać. To jest trwała pomadka do 16 godzin trwałości. I ta pomadka, słuchajcie, nazywa się Can't Quit Cafe. Tak się nazywa ten kolor. Mamy tu 6 ml. Czy to jest również robione w Polsce, bo wiecie, tak, oczywiście, w Garwolinie. Wszystko z Avonu jest, mam wrażenie, robione w Polsce. Więc ja przeżyłam szok, wiecie, że jednym z moich ulubionych tuszy to jest ten wspaniały. Też macie link na dole. To jest no genialny tusz, ogromne opakowanie, świetny. Świetny tusz, jak ktoś lubi takie duże rzęsy, jakieś jeszcze brązowe tusze. No nie no, genialny jest. Także lecę teraz z... A, muszę to otworzyć. Nie lubię tych folii, ale często marki foliują właśnie te opakowania. Może to i dobrze, nikt paluchów nie wsadzi. Kolor mi się pojawił. Dobra, mam. Później go do końca rozbiorę. W każdym razie jest to taki ładny kolorek. Mam nadzieję, że nie będzie za jasny. I pomadka wydaje się być takim matowym kremem. Zobaczymy, czy się będzie trzymać. Zapach taki pudrowo-kremowy, dosyć taki sztucznej wanilii. Pudrowej wanilii, o. A to będzie jasne.
Wow, ale to wygląda. Usta wyglądają na mega powiększone. Teraz czekam, żeby mi przeschło, ale są mega jasne. Zobaczymy, czy to będzie trwałe. Pierwsze wrażenie pozytywne, jeżeli oczywiście chcecie takiego efektu. Boże, kiedyś nosiłam takie korektorowe usta. Kto pamięta dawne czasy? Na pewno czuję, wiecie, jakbym cofnęła w czasie. Muszę poczekać, aż mi przeschnie, bo czuję, że już zaczynają się usta tak ściągać. Okej, minęło kilka minut i powiem wam, że mimo, że te usta mogą dla kogoś wydawać się tandetne, to zobaczcie, do takiego makijażu prostego, do takiej stylizacji też bardzo pasujące. Stylowej. Myślę, że nie wygląda to źle. Jeszcze zobaczcie, jak z tym tyłem się w ogóle zlewam. No i teraz test kawy. Zobaczymy, czy się odbije ta pomadka, czy nie. Praktycznie nie ma śladu. Powiem wam, że usta są wysuszone. Nie powiem, że nie. Są trochę ściągnięte. Nie jest to bardzo komfortowa formuła, ale wygląda nieźle. Są wygładzone. Zobaczymy, jak będzie wyglądać później. Także wrócę do was za kilka godzin. Pokażę wam, jak wygląda moja buzia po kilku godzinach. Jak ten podkład wygląda, jak puder. Właśnie jak usta i cały makijaż. I sobie to fajnie podsumujemy. Natomiast nadal czuję zapach tego pudru na twarzy i trochę mnie to irytuje. Ale to mały szczegół. Widzimy się za kilka godzin. Wracam, kochani. Podsumowanie tego makijażu. Już idę go zmyć. Miałam go na sobie około 6 godzin, więc nie jakoś długo, nie jakoś krótko, tak średnio. Podkład się wyświecił, jak widzicie. Ten podkład, nie podkład. Ale oczekiwałam tego od niego, że tak będzie wyglądał, także tu nie mam jakichś wątpliwości. Zapach pudru utrzymywał się tak około godziny, go czułam, później już go nie czułam. Pomadka długo wyglądała dobrze, ale widzicie, jest, nadal się trzyma. Tyle godzin, jak oni obiecują, to ona nie przetrwa. Chyba, że w takim stanie, że będzie później zdrapana, ale przecież nie o to chodzi. W takim ładnym stanie wyglądała około 3 godzin bez poprawek. Ogólnie podoba mi się ten kolor, powiem wam, że będę wracać do takich jaśniejszych. Także ogólnie jestem zadowolona. Ten podkład Maybelline, muszę go jeszcze, znaczy produkt, może nie będę mówić podkład, muszę go jeszcze potestować, na pewno nie przebija tego cudeńka, no bo to wiadomo, jest po prostu hicior i się trzyma i tak dalej, ale w tym produkcie chodziło o to, że ma rozświetlać, że ma dawać taką właśnie świetlistą bazę, więc coś, co nawet może być bazą pod ten podkład. Będę go testować też jako bazę właśnie, że będę na niego jeszcze dopiero dokładać podkład, korektor i tak dalej, ale uważam, że całkiem nieźle skórę upiększa. Daj znać, co myślisz w komentarzu i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!